A w Lubiszynie od samego rana słychać było dzisiaj strzały. Na strzelecki turniej o Puchar Wójta przyjechało ponad 70 wytrawnych myśliwych z zachodniej Polski. Byli też mieszkańcy zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy, którzy po tym, co zobaczyli, zazdroszczą Lubuszanom takiej precyzji. Zawody o Puchar Wójta gminy Lubiszyn odbyły się zgodnie z tak zwanymi prawidłami strzelań myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego. Ten trudny termin oznacza na przykład dobór właściwej amunicji do podstawowych gatunków zwierzyny. Do rzutków i makiety zająca w przebiegu należy strzelać śrutem, a do makiety dzika i lisa kulami. Są myśliwi, którzy należą do koła po to tylko, żeby strzelać sobie na strzelnicy, bo żeby mieć broń myśliwską, którą my tu używamy, trzeba być w kole, trzeba być myśliwym. Dopiero wtedy policja wydaje zezwolenie na broń. I są tacy, co nie polują, a tylko tutaj bawią się w to strzelanie, bo to ich pasjonuje. W lasach powoli rozpoczyna się okres ochronny zwierzyny łownej. Na lisy, dziki i odyńce można polować do końca lutego. Myśliwi w trakcie okresów ochronnych nie mogą wypaść z formy, dlatego trenują i biorą udział w tego typu zawodach. Są to pierwsze zawody w sezonie i no, nie było możliwości treningów przed tym. Dodatkową trudnością jest, że od tego roku zmieniły się lekko przepisy i strzelamy podwójne rzutki na niektórych konkurencjach, czego wcześniej nie było, jest to utrudnieniem. Strzelanie myśliwskie w Lubiszynie odbyło się w ramach projektu Euroregionu Pro Europa Wiedrina. Dzięki temu w zawodach rywalizowali niemieccy myśliwi z partnerskiej gminy Oderworland. Mieszkańcy obu gmin spotykają się często, ale nie w takich okolicznościach. Nie jesteśmy tak wprawieni jak polscy myśliwi, dlatego możemy te rywalizacje traktować jedynie jako zabawę. Zazdrościmy tubylcom refleksu i oka, a tak poważnie nasza współpraca nabrała nowego wymiaru. To bardzo dobrze. Zawody, mimo że dla wąskiej grupy myśliwych, były dużym wydarzeniem dla mieszkańców Lubiszyna. Organizatorami oprócz wójta byli koło łowieckie Ostoja z Wysokiej, Nadleśnictwo Bogdaniec oraz Klub Seniora i koło gospodyń wiejskich. Te grupy same zaproponowały, że mogą upiec ciasto na przykład na tą imprezę. Tutaj koło gospodyń wiejskich w sumie na tą propozycję nie było żadnego problemu, że przygotują posiłek. Hałasy na taką skalę słychać było w Lubiszynie pierwszy raz. Powtórka za rok.